czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Siema, siema. Siema, Bartas. Co tam masz za ciekawy sprzęt? Kilka takich nowości. Do końca nowości. Na świecie może nie, ale na rynku polskim tak. Co masz za sprzęta? Tak, właśnie niedawno wyjęliśmy z kartonu fajną 50 na młodzieży. Teoretycznie od 14 roku życia jest dopuszczona do ruchu po drogach. Jest to 50 RR, wety w dwusuwie. Akurat tutaj wersji mamy w wersji racing. Motocykl waży 85 kg i ma 15 koni. Oczywiście 15 koni, Vmax, koło, ile? Vmax, mówisz o... Maksymalna prędkość? 90, w porywach można odblokować do 100 na godzinę. Aha. Możliwość, jest sporo możliwości wzmocnienia, dania mu mocy. Dyfuzorem, gaźnikiem, dyszami. I wtedy jaka wtedy moc? 23-4 konie. O, to już jest dużo, z 15 na 23-4 to jest bardzo dużo. Myślę, że to, ale to w późniejszej fazie, jak komuś już brakuje mocy, mm-hmm. przede wszystkim, bo na dzień dzisiejszy myślę, że na asfalt dla młodzieży. A powiedz, homologację ma na asfalt? Tak. Motocykl jest oczywiście homologowany do zarejestrowania. Czyli motocykl na wyścigi, tak? Na cross country i na ulicę. Jedyny motocykl na rynku, którym tak naprawdę można się ścigać w mistrzostwach Polski enduro, cross country, gdzie potrzebna jest homologacja. Tak. I można jeździć po drogach. Motocykl przede wszystkim posiada bardzo fajne zawieszenie, przód, tył. No widzę właśnie, że kurczę jest takie racingowe, nie? Tak. Hamulce fajne. Brembo, tak? Tak. Jest bardzo lekki, ta poręczność. No tak, 85 kg to jest... Rower. Piękny. A słuchaj, cena? Cena, tej wersji 19900. 19900, ale na kod Black Opso, na Inno Beta po prostu macie tani. A podstawowa wersja tej 50-ki? 14900 na dzień dzisiejszy. Plus kod. Tak, jest jeszcze wersja Sport pomiędzy, która kosztuje 17900. Tak. Oczywiście to jest na dzień dzisiejszy, ponieważ ten kurs euro się troszeczkę waha teraz na niekorzyść. Tak. Ale myślę, że jak ktoś będzie zdecydowany, to postaramy się wszystko zrobić, żeby tą cenę zrobić lepszą. Tak? Czyli zawodowy motocykl, a powiedz mi spalanie jakie? Sprawdzone to jest? Ciężko ocenić, tak. Przy takiej optymalnej jeździ około 3 litrów na 100 km. Ma 6,5 litra zbiornika, czyli na 200 wystarcza. Czyli po prostu jak gdyby mamy nowszą wersję Simpsona. Tak. Pamiętasz czasy nasze? Pamiętam, Simpsonu, tak. Kartów, tak. Rometów. Tak, Rometa miałem. No. Te spaliny. I taką trochę strzeczkę na miasto. To od razu banan na gębie, nie? Dokładnie. Słuchaj, golnę się, co? Proszę. Ja trochę dużo ważę, myślę, że na koło to ją nie walnę. Ona jeszcze jest nieodblokowana do pewnej mocy, bo to jest dopiero co wyjęta z kartonu, więc trzeba ją troszeczkę dotrzeć. No, chodź tu, kubko. Widzisz, jak w starych Simpsonach. Tu musisz jeszcze... A. Poczekaj, a bieg mam? Nie mam. Nie wiem. Tak agresywnie. Oduczyłeś się kopać, co? No ja nie umiem kopać. Tak brzydko, jakbyś to kogoś kopał. No kurde, jak napal. Można? Można.
jedzie. Ta wieszenie super wybiera. Różne rzeczy można robić na nim. Fajny sprzęt, lekki. Przede wszystkim dobry do nauki. Czyli zaraz po komunii można kupować taki. Tak. Na początku można jeździć tylko po polach. Jak ktoś nie ma 14 lat. Tak. Czyli bez prawa jazdy po prostu wyjeżdżamy na ulicę na kategorię A1. Tak, czyli stara karta motorowerowa. Piękna sprawa. Hamulce Brembo, tak. Znaczy nawet 50 zmęczy. Ale widzisz, o tyle fajnie, jak do teraz podchodzisz do tego bardzo technicznie, siadając z dużej pojemności, z dużego motocykla, tak. Automatycznie skupiasz się na technice, czyli trzymanie gazu, pozycji, tak. Przód, tył, tak, do hamowania, przyspieszania. Tak. Dużym motorem, gdzie jest ta nadmoc często, w większości wypadków, to bardziej skupiasz się na tym, żeby gazu nie dodać. Żeby się nie wywalić. A tutaj motor zachęca do oddawania gazu. Tak. Sprzyja, jeszcze więcej, włóż mi tego gazu i tak dalej. A na dużych motocyklach na ogół jest tak, że oby za dużo gazu nie dodać, tak? Tak jest. To jest właśnie złe. Dlatego zachęcam do osiadania na słabsze motocykle, może nie za słabe, ale słabsze, które zachęcają do wykręcania gazu przede wszystkim. A potem iść w kierunku dużego motocykla. No patrz, zakręcie, gaz na full. Tak. Swoim motocyklem prawdopodobnie by zwolnił do zera i dopiero przyspieszył. Czyli w konsekwencji byś czas miał przejazdu gorszy. Tak. Mierzyliśmy niejednokrotnie czasy na przykład na torach dużymi motorami, mocniejszymi i często ten sam zawodnik słabszym motocyklem miał lepszy czas przejazdu. No tak, tak. Ja to znam. 85 kW od Bety. Jedyny na rynku motocykl z homologacją na drogę i na zawody. Wersja już taka bogata, racingowa. Super. Nara, hejos. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.